Cześcianko widzowie, ja jestem Jotix i dziś zaczynamy nową serię Swarminga i jedziemy na gospodziarstwa mu pomóc w żniwach i w ogóle na całe wakacje teoretycznie, bo starzy kazali mi przyjechać, więc jedziemy polonezem do niego. Chwilę mi to zajmie, bo, bo jestem daleko jeszcze, kilometry na oko. Więc, no jedziemy do niego. Ja może zrobię jakiegoś tam lapsa, nie wiem. No ja i tak szybko jadę, więc zajmie mi dosłownie parę minut, minutę, dwie. Bo kurde, ale zachodzi, driftem ty. Ale driftem zaszedł. Człowieku. Ale driftem mi zaszedł normalnie, że chyba komuś pole zająłem. Ale to mniejsza, nieważne co się tam dzieje. Dobra, czekaj, jakąś muzykę załączymy. Kurde. Przydałoby się. Działa w ogóle radio? Działa. Jedziemy. Na ludzie normalnie, już jedziemy blisko. No i już się zbliżamy do tego starego gospodarstwa. No. Nie wiem, gdzieś tu zaparkuję. Co, on w łezkę przepala? Mniejsza, dobra, zaparkuję, tak. Ue, dobra. No to... Dzień dobry! No, dzień dobry, dzień dobry, dziadek. No to co dzisiaj, jakie zadanie bojowe dzisiaj na tego, do roboty mamy? Co dzisiaj? Wozy byś musiał poprzyczepiać. A co, żniwa? Koczenie dzisiaj? No, chyba tak. A co, coś ty przyjdziesz, co majstrował? To się ostatnio... Problemy jakieś ma. Czekaj, zobaczymy, czy odpali. Ej, chwila. A bo ten na kurze zapalił. No bo ja, czyli który wóz mam rzecz? Tu pokaż. Ktoś sobie imię. Ktoś tym stanął. Kurde, tymi polonezami przydałoby się przeparkować. Czekaj chwilę. Byś tu tego swojego wziął, a ja bym swojego tam do tyłu lekko przeparkował. Jakoś nie wiem, tutaj taką przestawię, tak na razie. Koło tego gruzu. No i dobra. Wyjdzie, wyjdzie, na spokojnie, dobra. No, no, jeżdżę jeszcze. Kurde, jakiś kaszel mnie złapał. To w łezkę być może zagasił, wiesz? Kurde, kurz taki mi się... Dawno nie byłem na gospie, nie? Na gospodarstwie ogólnie, nie? O, i teraz cofanie będzie ciekawy. Bo czy ja jeszcze posiadam tą umiejętność tego cofania? Ale to nie ten wód. Ja cię prosiłem, żebyś mi wypchnął, a ty już tu cofać chcesz. Aha, bo ja chciałem tego. Łe! On nie ma zaczepu? Aha, dobra, zapomniałem. Ja już dawno nie byłem. Czekaj, na pewno nie ma zaczepu. Nie, no ma. Powiedział, że... Ja to nawet nie wygląda jak zaczep, ale dobra. Co ja już wypchnął? Ma kombajn zamówiony? No, kombajn właśnie miał przyjechać. Czekam już trochę na niego.
Premium się nie okaże tak, że ty będziesz musiał kosić. Osobnie ma co kosić. Czekaj. Wiedzie. Wyczyszczona jest w ogóle ta przyczepa? To tutaj czyści. O, no, tu jedziemy. Tu stań koło gospodarstwa. Tu będzie to koszone. Dobra. No to czekałem ten kombajn, nie? Dobra. Deszcz to zapowiadali. Ja zrobię cięcie, jak przyjedzie kombajn. To was się widzimy. O, dobra, już jedzie kombajn, już wyciąłem po cięciu. Już jedzie kombajn. I tutaj... Czekaj, ja muszę po niego wyjść. Dobry? Dobry wieczór. Tutaj to pszeniczkę pan skosi. No, to całą pszenicę. Jak tu się ustawić? A nie wiem, jak panu tu wygodniej jest, nie? Dobra, to od początku wjedziemy. Jak tu jakoś panu wygodnie, nie wiem. Tu od tej mojej bramy pan się zaczniesz tutaj. Nie wiem. Pójdę, w ogóle nie wiem, dziadka gdzieś wywiało, chyba do domu poszedł. Czekaj, powiem mu, krzyknę, że kombajn przyjechał, jak coś to tam będę tego. Dziadek! No! Kombajn przyjechał, jak coś! Dobra! Dobra! O, już włączył mi tak. No pięknie, zaczynamy, miła. Dobra, to ja z wami wyjadę tutaj. Wiedziemy, widzowie, sobie za nim. I od razu podstawimy tego przyczepę. Ja mam nadzieję, że to się zmieści, bo będzie trzeba jechać takiego jednego sąsiada, bo mamy dwa pola do wkoszenia, będę musiał powiedzieć tam. A jeszcze dwa pola będą jak coś. No, bo będę tak git. Albo, nie wiem, jeszcze podjadę do przodu za nim. Tak, żeby się wykręcił, dobra. No, zostałem przyczepę. Tak, to spróbuję wykręcić. Chociaż znowu skonny to chyba tylko tona wejdzie, więc... Będzie trzeba jakoś przyczepę. Bo ta przyczepa sobie jest na belki, więc ja jej to nie biorę tej dużej. Niestety. No albo stety, nie wiem. No to jest ten cały wóz. Ja sobie mapę schowam. No to ten wóz może pierwszy pójdzie na sypaniskowo. Żeby się obejło bez awarii. Tu jest Sky, tu jest zaczep, ty. Kurde. Czekaj. Ja se wezmę tą przyczepę, podepniemy pod wóz konny. Podepnię pod wóz konny, widzowie, słuchajcie. Odepniemy jakoś tak, że się skrzywimy. Kurde, nie wiem, widzowie, słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Bo tu jakoś dyszel musi być skrzywiony tak, żeby kołemy najeździć. Kurde, on już to obkrążenie niecałe robi, ja tu robię jakieś, kurde, ustawienia, widzowie, słuchajcie. Chociaż jeszcze nie wiem, ja się tego spytam, ile tam on ma już w tym zbiorniku. Słuchajcie. A no dobra, jeszcze podjedziemy ten kawałek. No i dobra. Ale podczepione. Ale kombajnem będziemy się wlukli.
nami. Akurat tak jest zaczepione, bo tamten wóz oczywiście nie ma takiego zaczepu. Ja nawet chyba go wyprzedzę, wiecie? Widzę coś, ciapek ma ciężko, nie wiem, albo to tak on jeździ. Nie wiem, co widzę. No jakoś tam się ustawimy od nowa. Zaraz się do tego kombajnisty przejdziemy. Dobra, mogę to zostawić tutaj. No tutaj, no tutaj wyczyszczone, no wóz to jak wóz. No to jest odmalowany jakby jest lekko, może opony też takie, ale... Lekko można powiedzieć, że była farba wykładana. Czekaj, to ja do tego kombajnisty się przejdę. Czy on ma drzwi rozłożone? Chyba nie. Weź tam tą drobinkę rozłóż. No już. No bo ja tu pozwolę sobie wskoczyć na tego bidona. Ile ma pan w zbiorniku? Nie wiem, nie znam się za bardzo. Jeszcze chyba pusto. A tam co? No, już pół zbiornika na oko. Dobra, pan kosi. Ja do dziadka idę tam. Dobra. Kurde, widzowie, dziadek nawet jakiegoś kombajnista, który się w ogóle nas nie zna na kombajnowaniu? Tak, nie, ja muszę się dziadka zapytać. Ty! Dziadek! No! Coś ty za kombajnista wziął, on w ogóle się tego... Skąd ty wziął tego kombajnista, on się nawet nie zna na tym? I ile on ma procent w tym bizonie? Ile on tam ma litrów, ton? No oni ze skeru, oni mają stary sprzęt! A, dobra! Ze skeru wyznają kogoś, no to we skerze powinni się znać. O rzeczy. Nie wiem, dziadek może telewizję oglądać chyba. 30 w ogóle, dziadek mówił, że coś nie pali w ogóle. Nie wiem, co tu może być, bo to jest niby wszystko gizny, no bo dalej to od starości, ale... A spróbujemy ją zapalić, tak testowo. Oho, widzowie, coś nie pali faktycznie chyba. Na kluczyk będzie trzeba tu zapalić. Też nie pali. O, nie zapaliła pięknie, proszę bardzo. A to już wiem, dlaczego taki niebieski bizon, to jest stary jakiś niebieski, nie wiem. To jest o... Jaki to jest w ogóle model bizona? To jest bizon... SK, naklejki z SK jeszcze. To jest chyba ZO 40. Albo 50, nie wiem. Jak ktoś się zna, to niech komentarz napisze. Co on robi? No nie nawraca tu? Poprzecznik robi, czy jak? Nie wiem. Nie wiem, ale dobra. Ja tam się tego. Kogut się jeszcze nie świeci, więc. Do odbioru jeszcze nie ma. Słuchaj, tak. Ja tam pójdę tą prasę zobaczę, bo będziemy w tym roku sobie prasować. No powiem wam tak, no, to jest nietypowa prasa, bo to jest Z224. I już takich pras nawet nie produkują. Jedyne co to. Niektórych jeszcze jest Z224 łamane na jeden. Jedna chyba z popularniejszych, która to jest taka stara prasa tego typu Sipma i w ogóle. Przesmarowana z tego co wiem jest, ale ma straszne zabrudzenie i w ogóle ona nie była odpalana już. Kupę czasu, co ten kombajnista tam... Aha, dobra, on tak nawracał. Bo ja myślałem, że on tak będzie jechał, dobra. On faktycznie jest kraj, tak jak mówię, nie? Jak naklejka. Jak naklejka ze Skyu, to wiadomo, nie?
Ja na głupę wam tam przybliżę, nie? No to zobacz, to przeholujemy tego ciapka, nie? Znaczy przeholujemy. W meniu też pozycję jak ten Bizon robi, nie? Ja widzę, powiem, że to gospodarstwo to jest starego typu. To gospod to ma już... Pamiętaj jeszcze czasy gier. Ale chyba będzie trzeba grabić, tak mi się wydaje. Mordy! No! Weź no się pobaw w rurę hydrauliczną. Dobra. Będziemy to chyba to sypać to... za chwilę. A czy jak patrzę na silos, czy na zbiornik, to jeszcze trochę wejdzie. Nie wiem, ile tam na te wasze wozy wchodzi. Wie pan co? Na ten pierwszy wóz konny to wchodzi tona na oko. Wchodzi tona? Ale ten drugi to sam, nie wiem, chyba kilka ton. Ja muszę się dziadka zapytać, ile tam wchodzi, więc no. Ja się tam zapytam go teraz. Dobra. Łe. Dobra, ja się muszę spytać, tutaj szybko biegniemy się spytać. Kurde, ja przez to, że jedę tym autem, kondycji nie mam. Ty, dziadek, ile tego, ile ten drugi wóz konny, ten większy ma tego, pojemności? Słuchaj, no już nie pamiętam, tam 3 tony w tamtym roku sypałem. 3 tony? No to 4, no to tak, dobra. By się kombajnista pytał. Ile tam wejdzie? Bo już chce sypać. A to dopiero pół pola, więc no. Dobra, biegniemy. Do ciawka, bo jak on mówi, że będzie mu się chciało sypać. Tylko ja chyba to jedzę, to przyczepię sobie, zostawię. Albo nie, w sumie zczepię to. Wam powiem, kurde, że... Kogut się świeci. Dobra. Czyli będzie sypanko. No to szybko teraz lecimy. Redukcja na 6 jura. Kaj on tam podjeżdża. Aha, dobra. Ja rozumiem, o co chodzi. Nie czekaj, ja na wyłkiem. Na tą pierwszą. Dobra. Jakoś pan tu nawróci ten. Żeby ta rura równo było. Dobra, sypię. Kurde, nie wiem czy wejdzie, bo mi się trzeba jechać po tym. Pierwsza już pełna jest. A już pchniesz do góry. No to ją już trzeba i tak odstawić. Ja muszę do dziadka, bo jest już pierwsza pełna. I to chyba zawału dostanie, jak się dowie, ile to z tego sypie. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że taki plądowy będzie z tego pola. Niech wyłazi on z tego domu.
Chyba muszę powiedzieć, że już tego. Tej, dziadek, bo już tego, pierwsza przyczepa jest. No dobra, no niech będzie. No, bo już, nie wiem, dwa przejazdy dopiero zrobił już pierwsze sypanie, to powiem ci, że chyba nie wejdzie. Dwa przejazdy. No dwa przejazdy go on zrobił, dziadek, on zrobił dwa przejazdy i już wysypał na pierwszą przyczepę. Kobosko. Później będzie trzeba chyba przyczepę pożyczać. Dobra, a gdzie tą przyczepę zostawić mam? Ten wóz konny. W spodole zostaw. Dobra. Ja muszę przemyśleć do kogo. No, zadek już. Iść. No to ja wam powiem widzowie, że Zadek chyba jakąś traumę dostał. Nie wiem, chyba zawału dostał. On już się przeżegnał, bo taki plon będzie. Co? Awaria? Co tam się dzieje? Awaria jakaś chyba. Kurde. Ja rozumiem, że to jest sprzęt, ale... Awaria chyba jakaś. Grubsza. Słuchajcie, pojadę z prawem, jak będzie to jakaś poważniejsza awaria. Co tam się stało, panie kombajnerze? Dlaczego stoimy? Kurwysyn się zatarł. Delikatnie. Silnik się zapalił? Nie zatarł się nic, tylko nie pasek gdzieś strzelił. Może od mocarni strzelił? Jak mocarnia? Za mocarnia jej chodzi? Łamać. Pan odpalił mocarnię. Pan odpalił mocarnię. W ogóle nie pali. To proszę pana, to z silnikiem, nie z mocarnią. Z silnikiem jest. Nie zgrzał się może, nie wiem, bo tu jest tyle słomy nawalone, proszę pana. Weź tam trochę paliwa, podpompuj. Dobra. No, podpompowane. Kurwa mać. Proszę pana, no tak, no my płacimy, my tu za godzinę płacimy, a nie za przestoje. Chodźże tu, na chwilę. No. Tam masz taką dźwigienkę od uruchamiania, tam na końcu. No. Ja wejdę na kombajn. No. I się tego napompuję, a ty go tam odpalisz. To pan powie kiedy. No i próbuj. No i chodzi. Dobra. Załóż mózgarnię. No dobra, już. Aha. No jest gaz. Pokaż mi to. Odpaliłem i jest gaz. Chodzi, tylko wyższe obroty. Chodzi. Pan odpali całkowicie już kombajn. Tu, hedej. Dobra. Zgasło? Czekaj chwilę, bo coś strzeliło. Może kamień? Dobra, już chyba wiem. Może się zapchało coś? Tu się. Czekaj chwilę. No nie, chodź, że mi tu. Tak jakbym czuł, tu łańcuch strzelił.
A gdzieś jakiś rower albo coś bym mam pojechał. Starego, ja mam starego roweru, że ja przyniosę. Ja no ja pójdę z tobą. Tam przecież. Dobra, tylko ja czasu, będę... czasu nie ma. Ja dziadkowi muszę powiedzieć, że awaria się stała. Dziadek, bo się stała awaria bizona. Łańcuch strzelił w kederze. Kurwa mać. Mamy jakiś rower czy coś? Jakiś łańcuch? Nie no, możesz my, nie wiem, ogara mu daje, bo coś. Dobra, to zagara tam. Panie kombajnisto, zagara pan se ściągnie ten łańcuch. Nie no, tu zogara nie będzie pasował. To nie wiem, z tej motorynki starej. Ja mówię, że ja bym pojechał po łańcuch. Albo... Znaczy, no, nie wiem, albo z tego z kobuza, nie wiem. Lekiej no. Pokaż mi to. Jakim się jeździło kiedyś. No to ja powiem tutaj. Ja lecę po łańcuch. Dobra, do widzenia. Jeden kombajnista pojechał po łańcuch, wziął to motorynki i pojechał po łańcuch do tego, do SKU. Dobra, dobra. Dobra. To co widzowie, no zrobimy chyba jakieś cięcie znowu, bo jak kombajnista pojechał po łańcuch. A bo, czekaj. Kombajnisty nie ma. Wejdziemy sobie do kombajnu. Pokażę wam kombajn, co jak wyglądał. Nie ma go, pojechał do SKU po łańcuch. To... Wejdziemy do kombajnu, zresztą można wejść. Ja wiem, że to stary sprzęt, ale powiem wam tak, no to wszystko git, no. Zadbany, odmalowany, tak jakby były na nowo, jakiś odmalowany. Albo jakiś podpół, tu wam powiem. Ale no powiem wam, że faktycznie tu jakiś łańcuch strzelił, no jest jakiś taki przegięty już taki. No to dopiero, nie wiem, trzeci przejazd już kurde tego. W ogóle zaprezentuję jeszcze wam 30 tak poza. Jest to 30 edytowana przeze mnie. Robiona przeze mnie. Tak jeśli chodzi poza nagrywkami, nie? To wam tylko opowiem o niej trochę. Jest to C330 taka wygięta. Taka stara nadgięta z wygiętymi dodatkami. I co ja wam tu powiedzieć? No jak produkcji 90. Kurwa, zamazane. 91. Stan, jak na stan to średni, ledwo już pali. Ale no. Zobaczymy kiedy przyjedzie to. No to dobra widzowie, ja sobie cięcie. Zaraz się widzimy. Dobra widzowie, już wyciłem. Tam już blisko jest kombajnista, już powiem wam, że nie będę takich długich cięć wam robił. No pewnie nie żegają podobno, wziął jakiś tam zestaw naprawczy z tego co słyszałem. Jakiś zestaw, nie tylko łańcuch, tylko taki zestaw typowo naprawczy. Ja mówię, pewnie łańcuch strzelił, bo może gdzieś to w kamień, bo tu są kamienie, tu dziadek nie zbijał tych kamieni wam powiem. To jest bezpośrednio zarośnięte pole. Ze słupem energetycznym, który idzie. I tu jest takie coś, tu jest... Tu w tych krzakach jest powiem wam sporo takich grubych kamieni, nie? Jakby się kombaj wydały w te, to było po kombajnie, nie? Co ja mocno. O Boże, stary jedzie za zestaw naprawczy. Boże, PGR jedzie, z PGR-u przyjechał z tego, stary. To z takim zestawem trzeba było przyjeżdżać. Dawaj mi to, dziadostwo. Pan tu. O! I no podnieżę. Dobra, ja motorynkę tu jakoś zjadę nią. No się nie wypiję. No się nie wypiję dole nią. Łe! Łe! No na górę. Ja jeszcze motorynkę. Kurwa, żebym się jebnął. Ażesz! Kurwa, macie. O Boże, ale zryło. A ja powiem, ryję tutaj. Podriftować to normalnie tym złomem można, normalnie to sobie... podriftować tym można. Dobra. Nie wiem, ten złom jest na razie tu stoi. Albo przeparkuję specjalnie, nie będę już takim brudasem. Przeparkuję specjalnie. Dobra.
I jak tam łańcuch wymieniony? No, jeszcze parę rzeczy poszło. Ja jeszcze idę silnik zobaczyć. Kurde, ale zryłem tą motoinkę. Dziadek nie będzie zadowolony, jak zobaczy zryte te pole przez motoinki, ale no dobra, co to na poradę. I tak się za dużo nie zmarnowało. Bardziej to orkę zrobiło niż tego. No ale się jedzie tym. Co, on jechać nie może? E no, pojechał. Tylko ciekawe, czym on wróci, jak motoinki nie ma. No, zagasłem. O, widzowie, ujęcie będziecie mieli. Tylko pewna chwila. Aż nagle ujęcie wam powiem. No. Poli. Chodzi. Wymienione to musi chodzić, widzowie. Ja mam tu ujęcia parę porobię. Dobra, koniec tych chuje, nie mam powiem, że za dużo. Za dużo tych chuje dostaliście. No dobra, obiedzie na luzie. O, panie, do tyłu! Daj mi tu tyle. No ale pogięte pan, zgiął się ze szpantem motowidła. O Boże. Na staże jeszcze są. Ale co na staże? No jeszcze są te rozdzielacze lanów. No. Panie, ile tam masz pan zbiornika? Czeka pan, ja skoczę sobie zobaczyć, ile tam na zbiorniku, czy wejdzie. Wejdzie na spokojnie, powinno wejść. Wejdzie, co się spytam o przyczepę. Jadek!
No! Będzie jakaś przyczepa do pożyczenia, bo nie wiadomo, czy wejdzie. Jeszcze mamy trochę wolnego w zbiorniku, ale nie wiadomo, czy wejdzie, bo jeszcze jedno pole mamy do obkoszenia. Czekaj chwilę. Nie wiem, no, od kogoś przyczepę trzeba by pożyczyć. Czekaj chwilę pomyśleć, ja to jeszcze mam znajomych. Taki młody jeszcze rolnik jest, z gospodarzy. Tam niedaleko jest wieś taka Cembrowina. Co to kiedyś się Korszkodany nazywała. No. Tam zadzwonię do niego, czy by miał wolną przyczepę. No dobra. Bo przynajmniej dwie albo jedna by się przydała, taka spora, z nadstawkami najlepiej. Jeszcze koguta nie ma, więc no. Byś nie wykrakał. Spokojnie. Nie wykraczę. Miejsce jeszcze... Powinno nawet wejść, jeszcze mam może, nie wiem, z trzy przejazdy, bo serce wyrobił. Dobra. No jeszcze nie ma, no spokojnie powinno się zmienić. Zresztą tu 3 tony wejdą, jak on ma, może on ma 3 tony i tak sobie, że ma 2 tony. Nie wiem, ile ten bizon pomieści tam. Czekaj, niemożliwe. No jeszcze jedzie, jeszcze koguta nie ma. No spokojnie. No już ciepka zapalę, będę w pogotowiu. O, no nie, wykakałem już z tego. No to jedzie na spokojnie. Musi to skosić, bo jak nie skosi, to będzie przypał. Nie, no wejdzie na luzie. Jeszcze mam, widzowie, jedno pole do skoczenia. A dzisiaj tylko żniwa, na tym odcinku zrobię prasowanie. A może nawet jedno pole, powiem wam... Ordy! No! Weź tam rurę rozłóż. Już. Panie kombajnisto, jest jeszcze jedno pole. Ogólnie będę musiał jechać do Asto Cembrowiny. Nie wiem, czy wie pan, gdzie jest Cembrowina. Ja wiesz, właśnie tam kiedyś kośliłem też. Daleko bardzo. Dziadek tam umówił do jednego znajomego. Muszę tam jechać po przyczepę. Jeszcze jedno pole do obkoszenia. Ja pana zaprowadzę tam i pojadę po tą przyczepę. Bo nie, tu chyba 3 tony padło. No ty! Panie, to wszystko? Całe? No! Kładaj! A nie. Tu jeszcze normalnie tego. Rura! Dobra, już. Jadź pan za mną wtedy. Uwa. Od kombajnu! Widzi, że moliśko maci. Kurwa, jak jedzie. To jest daleko, to jest praktycznie tutaj pod samą lasówką. Rzeczywiście mu przyczepę zostawię, żeby miała, ale... Czy się zmieści, to nie wiadomo. Co on tam nie jedzie? Gdzie on tam jedzie? Kajon jedzie. Boże, on tam daleko dopiero jest.
To jest to? Jeszcze dwa pole. Nie, jedno. Czekaj, już blisko. Halo, dziadek! No! Ile mamy jeszcze pól do obkoszenia? Dwa? Tam tak patrzyłem przez okno, jak żeście pojechali. Są dwa pola. Jedno jest jęczmienia, a drugie pszenicy. Dobra. Najpierw chyba w pszenicy. Najpierw pszenicę, bo pszenicę zaczęliśmy kozić, więc nam upokieruje. Dobra, to narze. Cześć. Cześć. Panie! Bo tu jest, czekaj, tu jest jęczmień. A tu jest pszenica. W tą pszenicę pan wjedzie tutaj, to nie? I potem pan w ten jęczmień wjeżdża, nie? Najpierw pszenicę tutaj. Będziemy go wjechać. Dobra, ja tu panu przyczepę dostawiam. I... Jak? No normalnie, to jest na słomę. Bo przecież jak ci muszę tak zrobić, bo tu inaczej nie pójdzie. Dobra. No to słuchajcie widzowie, jedziemy po następną przyczepę. Albo ja tylko powiem, że przyjechał ten ziom z tymi przyczepami. Jadek, ja już tego. Ja już wracam z tego tam pola. To ja mam po tą przyczepę sam jechać ciapkiem, czy przyjedzie ten twój znajomy? No przyjedzie chyba. Dobra, bo ja jadę na gospo, żeby się tam przepiec, nie? Mhm. Dobra. Dobra, to będzie trzeba poczekać chwilę. Aż przyjedzie. Mam nadzieję, że się wyrobię z tym. Takie wielkie pole mam pola. Dobrze, że my takiego wielkiego nie mamy, nie? No właśnie, nie mamy. Dobra, to czekamy aż przyjedzie. Kombajnista tu idzie? On tu czego? Mordy, nie zgadniesz co się stało. Co się stało? Bizon się zjebał. Kurwa macie. Co się w nim stało? Nie wiem, nie odpala, znowu ma jakieś problemy. No i proszę pana, ja tu do dziadka idę. Albo pan pogada z dziadkiem, bo ja już nie mam do tego sił. No dobra. Nie wiem, coś tam nie gadają, nie słychać ich. No i żeśmy tak ustalili, że tam ma wyjechać jeszcze ktoś tam z wioski. Ja to nie wiem, jakoś scholuję, spróbuję. W każdym razie, no ja już u was raczej nie będę teraz kosił. Tam spróbujemy wysypać. Ile za to jedno pole, ile za to jedno? Ja się tam później będę z dziadkiem rozliczył. Dobra, to na razie tam wtedy. Do widzenia, no. No do widzenia. No kurde, no to potężna awaria bizony.
mnie ciekawie się dzieje na tej wsi. Gorąco, więc wręcz bym powiedział, co się dzieje. No właśnie, zrobimy to co, no zrobimy chyba cięcie, albo nie wiem. Może skończymy na tym ten odcinek. Nie wiem, się zapytam dziadka, czy chce, żebym jeszcze coś tam ponagrywał. Te, dziadek! No! Nie wiem, jak ta awaria bizona, to mamy jeszcze coś nagrywać, bo tu już powiem ci, że nawet nie ma co. Nie wiem. Mógłbyś tam powycinać, jeszcze ma przyjechać tamten kolega mój, to nie wiem, możesz tam coś wrzucić. Ja aktualnie tam słyszałem, że w drodze jest, no to... No czy wiesz co, ja mogę skończyć teraz nagrywać, mogę tylko zrobić jakieś zdjęcia przebitki pod koniec i... A no to możesz. I w następnym odcinku będę zrobił prasowanie, coś takiego. No dobra. A. Dobra widzowie, to skończymy tym akcentem ten odcinek, ja zrobię jeszcze wam jakieś przerzutki, że żniw, jak tu zniwujemy. No to co, no trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku, na razie i siema.